Wiecie, nigdy nie przyszło nikomu do głowy, żeby zabierać instytucje, sprzedawać, jak to się pojawiła fala, że ktoś chce coś sprzedać pod stołem. Nie ma takiej możliwości. Jest to instytucja, dom kultury, który działa, który ma działać, który ma zwiększać swoją atrakcyjność, ma być dostępny od rana do wieczora. Nie wiem, czy jest pani dyrektor z nami, bo najlepiej by było, jeśli by potwierdzała moje słowa od razu. Czy kiedykolwiek jest pani dyrektor z nami? No bardzo by mi zależało, żeby pani dyrektor była dzisiaj na spotkaniu. Pani dyrektor, bo to myślę, że by było też fajne, że jeśli pani dyrektor by te... Tak. Bardzo dziękuję. Ja chciałem powtórzyć te słowa. Pani dyrektor, zapraszam, może, bo nie ukrywam, jest pani urzędującym dyrektorem. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, kilka dni temu spotkaliśmy się z panią dyrektor na zarządzie, więc te same słowa, które na zarządzie wybrzmiały, również pozwolę sobie powtórzyć. No nie ukrywam, myślę, że bardzo niepotrzebnie ta fala pewnego zdarzenia, czyli oklejenia o zamiarze likwidacji placówki, wywołała bardzo wielkie niepokoje u rodziców, została niepotrzebnie napędzona, no i pokłosiem tego jest między innymi to spotkanie. Oczywiście myślę, że każde spotkanie jest Państwem dobrze, żeby Państwo usłyszeli bezpośrednio ode mnie, jaki jest cel powiatu, jakie mamy zamiary, jakie są nasze zadania, jakie są moje priorytety i jak widzimy przyszłość, bogatą przyszłość tego miejsca, w którym jesteśmy i bogatą ofertę dla naszych dzieci, młodzieży i mam nadzieję, że w przyszłości również osób dorosłych. Kilka dni temu podczas zarządu przede wszystkim z wielkim zdziwieniem zapytaliśmy panią dyrektor, skąd się w ogóle wzięło to nieporozumienie, no bo nikt z nas nie miał takiego zamiaru czegoś takiego robić, a ta spirala, po prostu każdy coś dopowiedział i wylała się pewnego rodzaju fala hejtu, no musimy to odkręcić. Szanowni Państwo, pani dyrektor jest na miejscu. Pani dyrektor, ja tylko powtórzę moje słowa, że nigdy z moich ust nie padło, że chciałbym oszczędzać na NDK-u, na zajęciach przez ostatnie lata. Nigdy ode mnie pani odmowy nie usłyszała. Jeśli coś oczywiście mówię nieprawdę, to proszę mnie korygować. Nigdy nie chcieliśmy ograniczenia w jakiejkolwiek formie zajęć. Dzisiaj placówka MDK działa jak szkoła. Oczywiście w tej formule oświatowej jako placówka nieferyjna, czyli wszystkie rygory, które to obowiązują, nauczyciele obowiązuje normalnie karta nauczyciela. Obiekt jest otwarty od godziny 7 do godziny bodajże 20, bądź to dłużej. Szanowni Państwo, również to pani dyrektor w stanie potwierdzić, że w ostatniej kadencji 6-letniej ani razu nie ingerowałem w działania placówki. Pani dyrektor jest odpowiedzialna oczywiście w moim imieniu za działalność tej placówki. Zajęcia są od godziny 15. Nigdy nie ingerowałem w czas pracy placówki. Od godziny 7 do godziny 15 dzieci są w szkołach, zajęcia są prowadzone popołudniami. Nigdy, Szanowni Państwo, mówię w imieniu całego zarządu, nie była mowy o jakimkolwiek oszczędzaniu. Powiat Raciborski to dzisiaj bardzo wielka marka, to dzisiaj dobrze, szybko rozwijający się powiat. Jesteśmy liderami w wielu dziedzinach i tak chciałbym, żeby tak było. Młodzież to nasza przyszłość, to nasz priorytet. Porównywaliśmy przekształcenie jednostki Powiatowego Centrum Sportu. Biorę to na klatę, to mój pomysł, kiedy zostałem starostą. Powiatowe Centrum Sportu było wakacje, ferie zamknięte na 4 spusty. Wtedy obecnie Sokół, dzisiaj Powiatowe Centrum Sportu. Również tam działała karta nauczyciela. Nauczyciele znaleźli zatrudnienie w naszych placówkach. Dzisiaj, pomimo wzrostu kosztów i tego nie wykluczamy, tam również więcej płacimy niż poprzednio, ale oferta jest o XXX razy większa. Zresztą za chwileczkę do tego dojdziemy. Myślę, że oferta jest XX razy większa. Oprócz tego bardzo bogata oferta wprowadzona również przez nas. Wakacji i ferii w powiecie. No nie jeden powiat takiej oferty nie ma. Oczywiście ta oferta jest organizowana przez 4 nasze placówki, czyli
MDEK, Zamek Piastowski, Powiatowe Centrum Sportu i Bibliotekę Powiatowo-Miejską. Szanowni Państwo, celem powiatu było przede wszystkim, uważam, że każdy, kto prowadzi działalność bądź kto pracuje w firmie, takie logiczne podejście do sprawy, rozmowa z załogą. Ja nie wyobrażam sobie, że jako starosta, mając swoich dyrektorów, swoich tymi jednostkami, jednak mamy ich jako powiat bardzo dużo, tych współpracowników jest bardzo dużo, że ja jako szef jednostki ogłaszam decyzję pierw w telewizji, w radiu, a potem informuję dyrektora i pracowników. Chcieliśmy zachować pewnego rodzaju standardy, które obowiązują w całym świecie, czyli jest spotkanie z dyrekcją, z pracownikami, później z Radą Rodziców. Tu dziękuję Radzie Rodziców za bardzo merytoryczne spotkanie. Z tego, co mój zastępca przekazywał, takie spotkanie się odbyło i było to bardzo merytoryczne spotkanie, dlatego bardzo dziękuję. Chcieliśmy zachować pewne standardy. No, po spotkaniu tutaj w placówce pojawiły się informacje na Facebooku, likwidacja placówki, mówimy stop, no i to oczywiście napięciło falę tego, co dzisiaj mamy, co próbujemy odkręcić. Uważam, to jest moje oczywiście zdanie, że tak powinno być, że nie powinienem na sesji czy pierwszy zaprosić telewizję, powiedzieć: szanowni mieszkańcy Raciborza, będziemy likwidować, będziemy zmieniać, będziemy reorganizować, cokolwiek zwał jak zwał, a potem dopiero pracowników i rodziców. No chyba nie wypada. Tok powinien być zachowany, czyli dyrekcja, pracownicy, rodzice. Przede wszystkim my jesteśmy od tego, żeby również usiąść do stołu i rozmawiać. Żebyśmy mogli przedstawić nasze fakty, o których nie wszyscy Państwo na pewno wiecie, ale i Państwo swoje oczekiwania, jeśli chodzi o działalność placówki. Chciałbym tylko potwierdzić, że moją rolą jest na pewno dbanie o rozwój kultury szeroko rozumianej. I to na pewno będziemy robili. Chcemy, to co powiedziałem również na zebraniu, bardzo mocno zwiększyć ofertę dla naszych dzieciaków. Dlaczego tu jest tylko gitara? Dlaczego nie ma fleta, perkusji, trąbki? Dlaczego nie chcemy w mieście, wspólnie z prezydentem rozmawiamy o być może przyszłości orkiestry dętej w Raciborzu? Dlaczego to nie może być miejsce, które może kształcić takich właśnie ludzi? Dlaczego w godzinach porannych, kiedy dzieciaki są w szkole, to miejsce nie może służyć dla seniorów? Są kluby seniora na wioskach, które świetnie się sprawdzają. Dlaczego nie może być kolejnych grup tanecznych? Dzisiaj mamy w Raciborzu, jest pani Aldona, która prowadzi jedne zajęcia. Być może te zajęcia mogłyby tutaj być organizowane dla poszczególnych grup wiekowych. Taki był cel powiatu, kiedy analizowaliśmy możliwości. Jeszcze raz powtórzę, nigdy nie była mowa, aby ten obiekt zamknąć i znikły te zajęcia. Celem powiatu jest wejście na wyższy szczebel, czyli świadczenie usług na wyższym poziomie, tak żeby ta oferta była bardzo bogata. Wzorem, słuchajcie, całej Polski. Szkoła, czyli to, co dzisiaj mamy, czyli karta nauczyciela, to jest obiekt kulturalny. Tutaj znajdujemy się w obiekcie kultury. Tu są zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty, taneczne. To nie jest de facto szkoła. Dwa, nawet szanowni Państwo radni, którzy dzisiaj może ponoszą krzyk o likwidacji placówki, kiedy zmienialiśmy inną placówkę, między innymi właśnie Sokół w PCS, nie byli przeciwni likwidacji tej placówki. Dzisiaj wszyscy jednogłośnie potwierdzają, że był to dobry ruch. Kolejne instytucje, mamy zamek, jako jednostkę kultury, była poprzednio przekształcana i wiele, wiele innych takich rzeczy. Odbyły się bez, słuchajcie, jakiegoś takiego, myślę, drastycznego boomu ze strony nas i rodziców, bo była ta rozmowa, nie było sztucznego, niepotrzebnego napędzania, bo nikt nie chce krzywdy dzieci. Nikt. Jest wiele rzeczy, w której tej placówce po prostu ze względu na organizacyjne, to ja odpowiadam jako pracodawca za wydatkowanie środków publicznych. Zapewniliśmy, i to była nasza propozycja, wszystkim nauczycielom, którzy dzisiaj, mówimy o piątce osób, o pięciu osobach, które dzisiaj częściowo pracują w placówkach. Oczywiście ja de facto nie mogę też dysponować taką wiedzą, bo ja tylko mogę rozliczać pracowników za pracę na rzecz powiatu i na rzecz naszej jednostki. Ci nauczyciele już dzisiaj w większości pracują na różnego rodzaju etatach w naszych placówkach oświatowych. I tu również padła deklaracja z mojej strony,
bo zdaję sobie sprawę, sam byłem nauczycielem, jestem nauczycielem, że karta nauczyciela to jest pewnego rodzaju przywilej, dlatego chcemy to uszanować i zostanie ta propozycja podtrzymana, żeby nasi nauczyciele tutaj zatrudnieni znaleźli pełne zatrudnienie w naszych placówkach. A ta placówka ma świadczyć umowy pracownicy oczywiście na etacie, którzy tutaj zechcą pracować, ale również profesjonaliści, którzy będą prowadzili zajęcia na nowe zlecenie. Co do cennika, szanowni państwo, również wkradła się bardzo wielka dysproporcja, pojawiła się kwota 80 zł. A nikt nie mówi o zajęciach, o zwolnieniach, nikt nie mówi o grupach tanecznych, które są objęte patronatem, a nikt nie mówi o kolejnych osobach w roczniku, o segregacji, jeśli chodzi o wydatkowanie środków na dane zajęcia. Być może będą takie zajęcia, które kosztują 100 zł. Dzisiaj patrzyliśmy, mamy porównywanie cennika, jeśli chodzi o gitarę. W okolicznych jest miesiąc 260, u prywatnych nawet drożej. Mówimy o stawce miesięcznej. Cennik nie jest ustalony. Cennik przede wszystkim usiądziemy z państwem radą rodziców do cennika. Być może pierwsze dziecko 30 zł, każde następne mniej. Być może pierwsze dziecko 50 zł. To jest kolejny etap rozmowy. Na chwilę obecną, szanowni państwo, nie ma żadnego cennika. Cennik jest to prawo miejscowe, które musi być z wami, z państwem skonsultowane. Dziwi mnie, albo inaczej, no wiadomo, że te informacje, które w mediach, gdzieś tam na Facebooku się pojawiły, no to tak jak powiedziałem, napędzają od razu, bo już żeśmy poustalali, już żeśmy coś powiedzieli. Nie. Prawo miejscowe wymaga konsultacji z państwem, rozgraniczenia grup, przede wszystkim ilości zajęć. Jeśli będą zajęcia raz w tygodniu, załóżmy z rodzicami kwotę 30 zł na miesiąc. Jeśli będą 5 razy w tygodniu, no musi być ta kwota adekwatnie większa. Podkreślam, powiat nigdy nie chce oszczędzać na dzieciakach. I tak dalej, na przykład wyjdziecie rozwinięte na to, żeby za tanie zajęcie płacić 40 zł. I co powiedzieć z tym dzieciom potem? Proszę powiedzieć pani starosta, co my mamy tym dzieciom wtedy powiedzieć? Że ma przyjść tylko na jedno. Że idzie na jedno, ponieważ pan starosta nie oszczędza na dzieci, ale nie da więcej miejsca. Już tłumaczę, dobrze, że pani poruszyła temat niepełnosprawności. Być może będzie taka propozycja wypracowana z państwem. Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o niepełnosprawność, to pani poruszyła, być może należy wszystkie te dzieci, które mają jakieś dysproporcje, zwolnić. Dzisiaj nie my, tylko Rada Rodziców jest właścicielem konta dochodów własnej jednostki i powiat do konta nie ma wglądu. Stawki, które państwo dzisiaj wpłacacie, my do tego nic nie mamy. To że będzie objętość wtedy za każde zajęcia. No to jeżeli moja córka uczęszcza z jedną, drugą i uczęszcza na trzy zajęcia, to ja w takim razie co widzę na 350 zł na miesiąc, po prostu nie ma szczęścia. Tu jest dużo rodziców takich, dlatego państwo jako na dobra dziecka powinni właśnie wyciągnąć tę inicjatywę, żeby to zostało tak jak teraz nieruszone, ponieważ tak nie może być, że to gdzie my z tymi dziećmi mamy iść? One mają jakiś świat wirtualny, siedzieć przed tym komputerem? Gdyby pana starosta był chciałem powiedzieć, po co ta zmiana? Wszystko tak bardzo kolorowane, a tak naprawdę dzieje się to tak, że to nie bez powodu się stało. Przed chwileczką powiedziałem, że powiat chce wspierać, ale nie padło. Dzisiaj wydajemy bodajże około 1,5 miliona kwoty. Jakąś kwotę deklaracyjną, kwota dalej będzie przekazywana na tą jednostkę. Dzisiaj, przepraszam, proszę mnie poprawiać, 83% wydatków to wynagrodzenia. Pozostało to oczywiście tylko wyłącznie prąd, media i tak dalej. Czyli to zadłużenie proporcjonalne, jeśli ktoś z państwa, no nie może tak wyglądać. Dzisiaj w okresie wakacyjnym to nie jest zarzut, takie jest prawo. Nauczyciele muszą kiedyś wybrać te urlopy. W okresie wakacyjnym ta placówka powinna być otwarta od 7 rano do 20 codziennie. Ja rozumiem, ale jeśli chodzi o cennik, to przed chwileczką mówiłem, że z państwem usiądziemy, bo być może trzeba będzie znaleźć rozwiązanie. Państwo będziecie chcieli zajęcia X, które są droższe, bo to tańsze. Szanowni państwo, dzisiaj to działa jako szkoła. To nie jest szkoła. No bo to nie jest szkoła. Potrzebna jest rutyna. Pan krótko zostawił powiedział, bo tu
są niedobre. Ale zwłaszcza dla dzieci nieśmiałych, niepełnosprawnych, szczególnie dla wszystkich, ale szczególnie dla tych dzieci. Nie chciałam tutaj wciągać, nie chciałam wciągać mojej córki, bo uważam, że to jest zadanie dla dorosłych, ale to jest dziecko, które się do tego dorosłych odezwać. Dzięki zajęciom z konkretnym nauczycielem. To dziecko wchodzi na scenę, ona tańczy, ona jest gwiazdą w tej chwili. Serce jest sami, tak, ale ja dlatego ja tylko dałam przykład, bo po prostu ma to swoje dziecko w domu. Moja córka tak samo, na scenie jest żywa otwarta. Zależy nam na tym, żeby pozostały te same osoby, które są i żeby zostały te grupy takie, jakie są. Bo że są dzieci, które uczą się tutaj, rozwijają się od 6, 7, 8 lat. Zgadza się, to powiem, jeśli będzie tak, są odpowiedzi na pytanie. Ja odpowiem, chcemy zachować wszystkie grupy tak, jak są. Wszyscy. Ale cena jest. Szanowni Państwo, może ja, ale ja cię dać mi 5 minut, bo akurat wygląda na to, że pan przewodnicząca się śmieje, że to ja jestem ten winowajca, tak? Ten najgorszy. No, tak, to wiem i szefowi dziękuję tutaj za wsparcie. Szanowni Państwo, dlaczego zmiana? Chodzi o to, żeby tą samą ofertę realizować taniej, a z drugiej strony, zaraz wytłumaczę dlaczego, a z drugiej strony, żeby stworzyć możliwości finansowe, aby ją poszerzyć. Ale proszę mi dać szansę 5 minut, dobrze? Proszę szansę 5 minut. Szanowni Państwo, mówimy teraz o sytuacji funkcjonowania MDK-u jako, tak jak powiedział pan starosta, placówki o charakterze wprost szkoły. Tutaj obowiązuje karta nauczyciela. Ta karta nauczyciela ma gorset w postaci tego, że ma 18 godzin pensum. To jest, etat nauczyciela jest 40, ale faktycznie w pracy wprost z dzieckiem jest 18. To nie jest tak jak w kodeksie pracy, że na przykład w jednostce kultury jest zatrudniony instruktor, który pracuje na 40 godzinach, z tego na przykład 25, czy tak jak pewnie w placówkach niepublicznych, gdzie karty nauczyciela nie ma, czyli jest 26 godzin, te pozostałe godziny pracuje na rzecz jednostki, czy z rodzicami, czy indywidualnie z wychowankami, czy też po prostu wypełnia dokumentację. Wiemy, że to nie jest akceptowane przez naszych nauczycieli, 5, którzy są zatrudnieni na pełnym wymiarze. Mamy więc propozycję, żeby przeszli do naszych szkół powiatowych, dokładnie tam się realizowali, a tutaj w innej formule, w postaci umowy zlecenia na przykład, czy też innej formuły z kodeksu pracy, byli zatrudnieni. Bardzo nam na tym zależy, stąd ta oferta właśnie zabezpieczenia tej karty nauczyciela, żeby nie utracili tych świadczeń z tego wynikających. Po rozmowie z nauczycielami, z Rady Pedagogicznej i po rozmowie z Radą Rodziców również pewnie zmodyfikujemy na funkcjonowanie nauczycieli, tych, którzy są teraz na części etatu, czyli są zatrudnieni na dzień czy na 10 godzin. Mamy taką możliwość, że docelowo na przykład jeden, czy dwóch, czy trzech obecnych instruktorów, które mają do 9-10 godzin, będą chcieli przejść na cały etap z kodeksu, ale przepraszam, proszę mnie skończyć, naprawdę, panie przewodniczący. Mogą przejść na cały etap do pracy z kodeksu pracy. Jest taka też możliwość. Chcemy zachować wszystkie te formy zajęć, które są teraz. Mamy też świadomość, że to będzie zależało tylko i wyłącznie od tych nauczycieli, czy docelowo nauczycieli równa się instruktorów, czy będą chcieli akurat w tej jednostce popołudniem, tak jak to ma miejsce, pracować. Jeżeli chodzi o kwestię cennika tych 80 zł, jest tylko i wyłącznie przykład. Po rozmowach z Państwem, przede wszystkim z Radą Rodziców, zostało wyartykułowane to, co między innymi Państwo teraz mówicie, czyli że jest spora liczba rodzin wielodzietnych, są osoby również niepełnosprawne i to, co powiedział pan starosta, ja z szefem tego nie konsultowałem akurat tego, co powiedział, ale
Ja zadeklarowałem też na spotkaniu, że jeżeli będzie cennik przygotowany, to będziemy go konsultować z pastem. Tak samo to, co powiedział pan starosta. Jest jeszcze jedna dosyć istotna rzecz. To prawda, że ze względu na kartę nauczyciela, nauczyciele muszą kiedyś wybrać urlopy. W związku z tym przy feriach zimowych i wakacjach letnich, niestety, ale ta oferta MDQ, porównując do Powiatowego Centrum Sportu, no, jest zupełnie inna. Tam mamy możliwości, tam przekierowaliśmy również środki finansowe na różnego rodzaju imprezy, nie tylko w samym procesie. Tutaj w większości przypadków te 35 dni, bo tyle to jest urlop, no w tym okresie z karty nauczyciela w tej placówce MDK-owskiej jest po prostu wybierany. No inaczej być po prostu nie musi. Jednym słowem, zatrudnienie jest w innej formule nauczycieli niż karta nauczyciela powoduje, że w ramach tych samych środków mamy większą elastyczność wydatkowania.